Jeśli ktoś powie do mnie po hiszpańsku menos mal, to o co będzie mu chodziło? Mniej źle? Co to znaczy? Hola, ¿cómo estáis? Witajcie w kolejnym odcinku Hablo Español. W tym odcinku zajmiemy się bardzo często używanym zwrotem menos mal w języku hiszpańskim i wyjaśnimy sobie, co to dokładnie znaczy. I już pewnie się domyślacie, że nie będzie to znaczyło mniej źle. W tym odcinku zatem poeksplorujemy sobie i wyjaśnimy sobie całą tę sytuację z menos mal. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście, to zróbcie to właśnie teraz, a po obejrzeniu tego odcinka odwiedźcie koniecznie Instagrama i Facebooka, linki pod spodem w opisie, a my już zaraz zaczynamy. Zapraszam! Zwrot menos mal, mimo że ma to mal, czyli to zło w sobie, jest pozytywnym zwrotem, dlatego że znaczy mniej więcej tyle co całe szczęście, albo to dobrze, że coś tam się stało. I właśnie w tym odcinku będziemy wyjaśniać sobie, w jakich sytuacjach, w jakich kontekstach możemy tego użyć i w zdaniach bardziej złożonych, jaki tryb jest po menos mal, czy indicativo, czy subjuntivo, dlatego zostańcie do końca. W każdym razie, jako takie samo wykrzyknienie, menos mal może znaczyć właśnie coś takiego, że całe szczęście, to dobrze, to znaczy, że ktoś z ulgą mówi, że mogło coś pójść źle, ale poszło dobrze, czy to szczęśliwie, czy to dzięki temu, że ktoś się postarał. I właśnie w takich sytuacjach możemy użyć menos mal. Możemy sobie wyobrazić, że śpieszymy się bardzo z jakimś projektem, z jakąś rzeczą, którą mamy zrobić i że jak jej zaraz nie zrobimy, to szef nas ukaże, czy obetnie nam jakąś premię, czy coś w tym stylu. Możemy do naszego kompaniero detrapować, do naszego kolegi z pracy powiedzieć acabo de terminarlo. Acabo de terminarlo, czyli właśnie to zrobiłem. A propos konstrukcji acabar de, mam o niej osobne odcinki. Znaczy to, że właśnie coś zrobiłem. Tutaj właśnie to skończyłem. Acabo de terminarlo. On może zaś wykrzyknąć menos mal. Menos mal, czyli całe szczęście. Czyli to dobrze. To znaczy, że wyobraża sobie, że gdybym tego nie skończył właśnie, to moglibyśmy mieć problemy. Dlatego, że szef w jakiś sposób by na nas był zły, czy nas ukarał. W takiej sytuacji właśnie z ulgą można wykrzyknąć menos mal i znaczy to mniej więcej tyle, co nasze całe szczęście. Całe szczęście, że stało się to, a nie, że stało się to alternatywne zło, które sobie wyobrażamy. Tak to właśnie działa. Kolejna sytuacja. Wyobraźmy sobie, że chcemy iść na jakiś koncert i polujemy na wejściówki. Ktoś może, nasz znajomy może do nas powiedzieć: tio, todavía hay entradas. Tio, todavía hay entradas. Czyli stary, jeszcze są wejściówki, jeszcze są bilety. My możemy powiedzieć menos mal. Menos mal, czyli całe szczęście. To dobrze, całe szczęście, bo już się baliśmy, że może ich nie być, dlatego że zespół jest na przykład super popularny. Tak to właśnie wygląda. W takiej sytuacji jak najbardziej możemy użyć tego menos mal, znowu jako wykrzyknienia. I oczywiście nie musimy koniecznie pisać tutaj wykrzykników, możemy po prostu zrobić to z kropką. Jeśli rzeczywiście nie eksklamujemy, nie wykrzykujemy, no to może być to normalne. W każdym razie bardzo często działa to jako wykrzyknienie właśnie. Nic tam później już nie ma. Samo menos mal. Całe szczęście. Kolejny przykład. Ktoś do nas mówi parece que no nos van a multar. Parece que no nos van a multar, czyli wydaje się, że nie wstawią nam mandatu. Tutaj wstawienie mandatu jest samym czasownikiem. Multar już ma to w sobie, że ktoś nam wstawi multę. Multa to mandat, więc multar to wstawiać komuś mandat. I jeśli ktoś tak mówi, parece que no nos van a multar, my możemy wykrzyknąć menos mal, tio. Menos mal, tio, czyli całe szczęście, stary. I właśnie tak to wygląda tutaj kolejny raz jako wykrzyknienie i po prostu dalej mamy stary. Całe szczęście, że nie wstawią nam mandatu, że wydaje się, że nie wstawią nam mandatu. Oczywiście jak to się układa w pełnym zdaniu, to zobaczymy za chwilę i jakiego trybu użyć, ale tutaj samo wykrzyknienie menos mal, całe szczęście. Kolejna sytuacja. Todos los niños están listos. Todos los niños están listos. Czyli wszystkie dzieciaki, wszystkie dzieci są gotowe, są przygotowane. I my na to odpowiadamy znowu wykrzyknieniem menos mal. Menos mal, bo wyobrażamy sobie, że gdyby nie były
przygotowane, no to coś by się złego mogło wydarzyć, jakieś negatywne konsekwencje miałyby tu miejsce. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego tutaj jest Stan Listosz, a nie Sean Listosz, to polecam wam mój kurs o Ser, Estar i Aver. Znajdziecie do niego link pod spodem w opisie. Tutaj gdybyśmy zmienili ten czasownik być i powiedzieli Sean Listosz, to by znaczyło, że wszystkie dzieci są inteligentne, więc w ogóle zmieniłoby zupełnie znaczenie naszej wypowiedzi. Na to, czy używamy ser, czy estar, trzeba uważać w języku hiszpańskim, ale mój kurs o tych właśnie czasownikach wszystko wam wyjaśni i serdecznie go wam polecam. A za chwilę kolejne przykłady. No to jak ułożyć pełne zdanie z tym menos mal? Jak powiedzieć, że całe szczęście, że coś się wydarzyło, coś się potoczyło w ten sposób, a nie w inny? Tutaj musimy dodać oczywiście ke, menos mal ke. Ale jakiego trybu użyć? Indicativo czy subjuntivo? W przypadku menos mal w zdecydowanej większości, oczywiście różnice mogą tutaj zależeć od regionu, ale w zdecydowanej większości i w standardzie hiszpańskim używa się indicativo. Może to was zdziwić, bo w końcu mówimy, że całe szczęście, że coś się wydarzyło lub nie, w jakiś sposób waloryzujemy tutaj rzeczywistość, ale w języku hiszpańskim to menos mal, jak widzimy, nie zawiera żadnego czasownika, nie jest to zdanie nadrzędne, tak jakby, nie ma tutaj żadnego aktywnego czasownika, nie ma żadnego czasownika w ogóle, więc to, co po ke jest, nie zależy, nie jest zdaniem podrzędnym i tutaj tak się przyjęło, że indicativo, a nie subjuntivo się używa. Możemy powiedzieć na przykład menos mal que no está lloviendo. Menos mal que no está lloviendo, czyli całe szczęście, że nie pada. I jak widzimy, mamy tutaj indicativo, nie ma żadnego problemu, więc jest to bardzo prosta konstrukcja. Za chwilę ułożymy sobie jeszcze kolejne przykłady, te bardziej złożone, żebyście zobaczyli, jak to działa w innych czasach. Kolejny przykład. Menos mal que apagaste la plancha. Menos mal que apagaste la plancha, czyli całe szczęście, dobrze, że wyłączyłeś żelazko. Oczywiście plancha to też może być płyta, taka do smażenia, ale wyobraźmy sobie, że w tym przykładzie to jest żelazko i że na przykład zdarzyło się to w przeszłości dalszej, dlatego używamy tutaj apagaste. I jest to apagaste, jest to indicativo, indefinido oczywiście, ale jest to indicativo, a nie subjuntivo. To zapamiętajcie, że po menos mal que używamy indicativo. Właśnie. I wyobrażamy sobie, że gdybyśmy nie wyłączyli, czy gdyby ktoś inny nie wyłączył żelazka, no to mogłyby być jakieś ewentualne negatywne konsekwencje, ale całe szczęście pamiętał o tym i całe szczęście wyłączył żelazko. Tak to właśnie wygląda. I jeszcze jeden przykład. Menos mal que la máquina todavía no se ha averiado. Menos mal que la máquina todavía no se ha averiado, czyli całe szczęście, że maszyna jeszcze się nie zepsuła. Tutaj, jak widzimy, znowu mamy indicativo, ale zmieniliśmy czas na perfecto compuesto. I dlaczego to zrobiliśmy? Dlatego, że mówimy, że coś się jeszcze nie zdarzyło. Całe szczęście, że maszyna się jeszcze nie zepsuła. To znaczy, że ten teraźniejszy moment, to teraz, to ahora, jest włączone w przeszłość. W takich sytuacjach w języku hiszpańskim używamy właśnie perfecto compuesto, żeby to oddać, że coś się jeszcze nie zdarzyło. Tutaj akurat w towarzystwie tego menos mal que. W każdym razie, jeśli niuanse pomiędzy hiszpańskimi czasami przeszłymi cały czas wam się mylą, cały czas sprawiają wam problemy, to w opisie pod spodem znajdziecie link do innego mojego kursu o hiszpańskich czasach przeszłych właśnie i jestem pewien, że w ułożeniu sobie wszystkich spraw i problemów z hiszpańskimi czasami przeszłymi ten kurs wam pomoże, także serdecznie go wam polecam. I tutaj tym samym mamy kolejny przykład na to, że po menos mal que używamy indicativo i nie ma żadnego problemu, nie ma żadnej specjalnej trudności. No i tak to właśnie wygląda z menos mal w języku hiszpańskim. Zapamiętajcie, że znaczy to mniej więcej to samo, co całe szczęście, albo to dobrze, że coś tam się stało, czy nie stało. Zapamiętajcie, że jeśli mamy pełną wersję menos mal que, to dalej używamy indicativo. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał i że jest dla was przydatny. Jeśli tak jest, to dajcie łapkę w górę i zostawcie komentarz. To zawsze pomaga w kwestiach algorytmowych. Ja bardzo serdecznie wam dziękuję za obejrzenie i za wysłuchanie i pozdrawiam was z Las Palmas de Gran Canaria. Jak zawsze jestem przed hotelem Santa Catalina, który jest o tam za mną.
za tamtymi drzewami. Jeśli oglądacie mój kanał często, wiecie, że często w tym ogrodzie nagrywam odcinki. Jeśli widzieliście ten środowy odcinek, który też Wam polecam, jeśli go nie widzieliście, to też wiecie, że nagrywałem go w tym samym miejscu. Dziś Las Palmas jest dość pochmurne, ale to latem jest bardzo normalne, dlatego że ta warstwa gęsta chmur, która zresztą nazywa się panza de burro, czyli brzuch osła, ochrania latem właśnie północne części Wysp Kanaryjskich i dzięki temu północnie wygląda jak pustynia, a południe raczej tak sucho pustynnie właśnie wygląda. I stąd serdecznie Was pozdrawiam. Za chwilę zobaczycie moich patronów, ale musicie wiedzieć, że możecie mnie wspierać nie tylko przez Patronite'a, ale też stawiając mi wirtualną kawę przez serwis kawowy. Wszystkie linki znajdziecie pod spodem w opisie. No i cóż, ja jeszcze raz bardzo Wam dziękuję i serdecznie Was pozdrawiam z Las Palmas de Gran Canaria i będę już powoli uciekał, ale Wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie moich patronów. A oto właśnie moi kochani patroni, którym pięknie dziękuję za wsparcie, bez którego to wsparcie rozwój kanału byłby na pewno niemożliwy. Jeśli jeszcze nie jesteście patronami kanału, a chcielibyście wesprzeć Hablo Español, odwiedźcie serwis patronite.pl albo postawcie mi wirtualną kawę przez serwis kawowy, wszystkie linki znajdziecie pod spodem w opisie. Subskrybujcie również i bijcie w dzwoneczki, żeby żaden nowy odcinek Wam nie przepadł, a ja jeszcze raz pięknie Wam dziękuję za obejrzenie i za wysłuchanie. No i cóż, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias y hasta luego.